Witam Państwa na moim kanale. Znajduję się właśnie u akwarysty kolegi Mateusza. Akwarium 1550 litrów. I chłopak chce sprzedać. To widzicie skalary Managapuru. Tutaj pary dorosłe. No i tutaj ma młode. Dzisiaj zakupiłem od kolegi 7 skalarków. I jeszcze zakupiłem z dwóch źródeł. Mógłbyś, Mateusz, coś opowiedzieć o tym akwarium? Jaką ma wysokość, szerokość? 65 cm wysokie, 80 głębokie i 3 metry długie. 1550 litrów, sump 430 litrów. Także oświetlenie tutaj jest halogenowe, są 3 halogeny po 10 W plus 3 halogeny po 30 W. Wszystko tak trochę samoruba, ale drodzy Państwo, kolega chce sprzedać akwarium. Na Ulixie go wystawił. Link i numer telefonu będzie pod moim filmikiem, ale naprawdę cudowne i piękne akwarium. Tu może poproszę Mateusza, żeby pokazał sampa. Tu podejdziemy. Jeszcze Wam tu górę pokażę. Prześliczne akwarium, naprawdę. Tu oczywiście Państwa pozdrawiam. I pozdrawiam Grzesia z Gliwic. Tu właśnie. Sam pompa. Ile pompa ma mocy? 12 tysięcy litrów. 12 tysięcy litrów. I teraz idzie na pełny obrotach, tylko tam zrobiłem właśnie tą rurę taką, żeby nie było za... Tutaj właśnie, tu właśnie kolega ma też młode ryby do sprzedania. Także jeszcze tak Państwu pokażę. Jeżeli będzie ktoś chciał kupić, proszę dzwonić. Może Ty, Grzesiu, będziesz miał ochotę na takie akwarium. Sprzedaję w całości. Także zamkniemy już teraz. Także sprzedaję w całości. Tak się może od Mateuszu odsunę. I tak to wygląda. Telefon nie obejmuje, ale coś przepięknego. I to są te skalary od Folke. Jeszcze raz? Folke. Tak, to właśnie hodowca z Niemiec. Także z dwóch źródeł właśnie od Mateusza. Dzisiaj zakupiłem 7 i od innego hodowcy zakupiłem 6. No i od trzeciego, żeby nie było spokrewieństwa. Także później zrobię selekcję. Wiecie o tym, że też zakupuję sobie akwarium. Na zamówienie będę robił u firmy Myciok. Ale prześliczne. Ile on ma szerokości? Jeszcze raz? 80. 80 szerokości. Mogę Pan pokazać tam z boku. Trochę jest. No jest, jest. Z boku 80 szerokie, wysokie 65 3 metry długie. Prześliczne, naprawdę prześliczne. Mateusz, moglibyśmy jeszcze przejść do góry, pokazać to młode? Także tak to wygląda w całości. Pokażemy młode skalarki. No prześliczne. Prześliczne rybki, jeszcze z bliska.
pięknie wybarwione. Widać, że konkretna ryba. Tu widzicie młode, podrośnięte. A ja zakupiłem trochę mniejsze. Lepiej kupić mniejsze, szybciej się przyzwyczajają do nowych warunków w akwariach. No coś pięknego, naprawdę. Tak samo śliczne akwarium, jak i u Grześka z Gliwic. Także Grzesiu, ty masz 1000, a tu jest 1550 litrów. Coś pięknego. 3 metry długie, tak? Dobra, przechodzimy do młodych. Jeszcze raz, bo naprawdę jestem w szoku. Skalary potężne, naprawdę potężne. Przepiękne. No, tam są właśnie, kolega mówi, dwie samiczki się przepychają. A to jest chyba samiec, nie? No, to są samce dwa. Ten i ten, a tam właśnie są samce. Ten samiec i tutaj samiec. Jeszcze Państwu pokażę z daleka i przechodzimy do młodych. Bardzo miły człowiek, akwarysta. Dzieciątko mu się urodziło. Gratulacje. No, przechodzimy. Jeszcze raz. Nie mogę się naprawdę napatrzeć. A tutaj właśnie mamy Santa Isabel skalarki. To jest ten wielki. Prześliczne. Naprawdę prześliczne ryby. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić sobie młode rybki, skalary, numer telefonu będzie pod moim filmikiem. Jak ktoś będzie zainteresowany tym akwarium, też może do kolegi dzwonić. Także przechodzimy właśnie jeszcze do młodzieży. A tu już jesteśmy, 400 litrów akwarium. Przy młodych Managapuru. Także zobaczcie sobie, ile tych rybek jest. Naprawdę dużo. Tak jak mówię, wziąłem 7 sztuk. Przybliżenie. Naprawdę coś pięknego. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, link, numer telefonu, miejscowość będzie pod moim filmikiem. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Życzę dużo zdrówka. Trzymajcie się cieplutko. Z tej strony Rybka. Cześć wszystkim.